naprawdę zadziałało. I kto jest teraz supernaukowcem, a? Ty i ja, skarbie. Na zawsze razem. Generalnie, do przerwania pętli. Tak jak mówiłem, żeby Defloop działał poprawnie, muszę grać na tym monitorze, co jest najgłupszym rozwiązaniem problemu, jaki w życiu widziałem. I teraz wszystko działa na maksymalnych ustawieniach, ale jest to mega głupie. Ja po prostu, ja nie wiem, no rozsadza mnie wewnętrznie chyba. Ale sobie zwiększymy jeszcze teraz te efekty. A co tam? Lecimy, maksa. No i teraz działa płynnie nagle. Witam serdecznie, siema Daga. Jak cię nazwać? Pan broń brzmi trochę zbyt formalnie. Nie, no mówię. Bronek? Bronikowski? Może maszyna? Dobra, czyli co zrobiliśmy ostatnio? Ostatnio oprócz tego, że się... Dlaczego czuję się, jakbym był tutaj bardziej? Co nie ma sensu. No tak, ogólnie pamiętacie, w poprzednim odcinku zrobiliśmy... Ja już nawet nie pamiętam, jak się w to grało, bo nie grałem przez kilka dni, już zdążyłem zapomnieć, żeby było jeszcze zabawniej. To zdążyłem zapomnieć, jak się grało w tą grę. No, naprawdę, zdążyłem zapomnieć, jak się w tą grę grało. No, żeby było jeszcze śmieszniej, to tak, jak pamiętacie, ostatnio się strasznie irytowałem właśnie na to, że... Na co się irytowałem? A, na to, że muszę grać w ten sposób. Cholerny, o co mnie chodzi? Arbiter, ta, jebany kurwa arbiter. Generalnie nie chodzi... to jak w Ruderze. Ogólnie chodzi o to, że jesteśmy w pętli czasu, czyli generalnie dzień składa się z, jakby... Jest jeden dzień i potem następuje już powtórzenie, chyba że zginę, to tak samo wszystko zaczyna się od nowa, co nie? Dobra, no troszeczkę sobie przyznać, muszę przyznać, że troszeczkę... Trochę jak środek na przeczyszczenie. Jak w ogóle widzę? Normalnie chyba wyglądam, tak? Jestem w miarę prosto? Chyba jestem. Słuchaj mnie? Dobrze, już kiedy nagracie z ekipą Gmod Hide & Seek i PropCon? Jak to się mówi? Zapytaj się ekipy. Bo jak ja bym bardzo chętnie zagrał, w ogóle głośność jest git chyba też, to nie? Teraz jesteś zbieraczem. No ja jestem zbieraczem trochę. Dobra, automatyczne wypełnienie. Nie. Colt Junior? To brzmi naprawdę świetnie. Najgorsze, że tylko jedną broń w sumie zachowałem, jest to trochę dziwne. Tak! Colt drugi! Colt 2-0! Po kichuj! Nazywam broń swoim imieniem! Tak jest. Nasz szef ochrony jest pieprzonym zdrajcą. Ma fory, a więc rzućcie to, czym się zajmowaliście. Kupcie za broń. Tak, czyli krótko mówiąc... Ej, czy on tego nie wziął? Czy mam nadzieję, że to wziął, bo trochę przypał będzie. Dobrze, kiedy nagracie z... No właśnie. Bronia. Oglądałeś film Nexe o czym? A co nagrał? Coś ciekawego? Czym warto się zainteresować? No dobra. Defloop. Dobra, ciśnij. Udało ci się przeżyć. No zajebiście, że mi się udało, tak? Infuzja. Zadziałało, bolało jak diabli, ale zadziałało. Muszę zebrać więcej rezydium, nosić mój sprzęt. Okej. Dobra. Podwójny skok w powietrzu. Ej, czy on nie wziął tego gówna? Co powoduje, że może ten się cofnąć? Jakim cudem tego nie wziął? Moc nasycenia, nie potrzebujesz narzędzi Wendy. Zbieraj rezydium i nasycaj swoje przedmioty, gdy masz go już wystarczająco dużo. Okej. Okay. Zbieraj rezydium z migocących obiektów nawiedzających twoją linię czasową, a także z uśmierconych wizjonerów na całym Brackleaf. Gdy wykorzystasz powtórkę, opuścisz posiadane rezydium w miejscu śmierci. Jeśli znajdziesz swoje szczątki, możesz z nich odzyskać... A ja mam tą powtórkę. Wejść ze stałego startowego Colta. Okej. Okay. Wyposażenie. No i co? Colt znajduje kilka obiektów nawiedzających twoją linię czasową na plaży, więc możesz rozpocząć każdą pętlę posiadając trochę rezydium. Nie jest jego jednak wystarczająco, by nasycić broń, na szczęście można to naprawić. Wiele przedmiotów zawiera rezydium i możesz je poświęcać, aby je pozyskać. Użyj kursora, aby wybrać medaliony broni. Jaka ta gra jest pojebana, co nie?
Medaliony broni. Po poświęceniu amortyzatora zyskasz wystarczająco dużo rezydium. No, aby nasycić limb, nie martw się, wszystko cokolwiek znajdzie na plaży, łącznie z amortyzatorem, wróci do twojego arsenału na początku każdej pętli. Przemykuj na medalion, aby przytrzymaj, aby go poświęcić. Po wybraniu przedmiotu zatwierdź, że chcesz go poświęcić. Poświęć. Masz duże rezydium, by nasycić, aby zrobić, wybierz broń. Okej, okay, broń. Przesuń kurson, przytrzymaj, aby go nasycić. Nasyć, okej. Okay. A muszę to akurat nasycać? Dysponując mocą infuzji, możesz zacząć tworzyć swój arsenał broni, medalionów i tabliczek, które oprze się niszczycielski wpływowi kolejnych pętli. Okej. Okay. Tabliczki w szczególności zapewniają potężne nadprzyrodzone umiejętności, takie jak teleportacja czy niesamowita siła. Wendy nie miała tabliczki, ale znajdziesz je przy większości pozostałych wizjonerów. Zabij wizjonerów i przejmij ich tabliczki. Okej. Okay. Super. Już. Co teraz? Sprawdź odkryte wskazówki wśród tropów. Jeśli chcesz zdobyć więcej tabliczek, rozważ zaatakowanie Charlie'ego Montana, którego przeskok pozwala na teleportację, lub Harry'ego Morsa, której splot łączy ze sobą wrogów, to zostanie jednemu, dzieje się wszystkim. Eksplorując Blackleaf, czyli Wąchock, znajdziesz wiele sekretów, kodów, wskazówek, informacji o różnych dzielnicach i porach dnia. Te odkrycia gromadzone są tutaj, wiele z nich można śledzić tak jak tropy. Znajdowanie, wykorzystywanie odkryć jest kluczowe do sprawdzenia do sprawnego poruszania się po wyspie Wąchock, uwięzionych w pętli czasu. No spokojnie, Kortik, ale powiem ci, że to jest mega skomplikowana gra. Pamiętaj, każda dzielnica to inne możliwości i zagrożenia uzależnione od pory dnia, w którym ją odwiedzasz, a działania podejmowane we wcześniejszych porach dnia mogą wpływać na wydarzenia mające miejsce w porach następujących po nich. Na pustym rankiem placu odbywać się może po południu koncert z liczną publicznością. Oczywiście pod warunkiem, że żadne ważne wydarzenie go nie zakłóci. Wyspa Wąchod stoi przed tobą otworem. Zachowaj czujność, inni gracze mogą nawiedzać twoją rozgrywkę jako Juliana, by utrudnić ci realizowanie misji przetrwania. Czyli jeszcze inni gracze mogą mnie nawiedzać. Ta opcja pozwala ci decydować, czy inni gracze mogą nawiedzać twoją rozgrywkę. Powodzenia. Ojojoj, nie wiem, czy chcemy to zrobić. Czy na tryb tylko dla znajomych. Inni gracze mogą obecnie nawiedzać twoją linię czasową jako Juliana. Aby wcielić się w Julianę, wybierz pozycję chroń pętlę na ekranie. Nie, no chyba pierdzielisz, ja z innymi graczami będę miał się tłuc. Dobra, przełącz ten. Obecnie tylko znajomi mogą nawiedzać twoją linię czasową. Dobra, na razie przełączmy na razie dla tryb pojedynczego gracza, bo już sobie to wyobrażam, jak będą mnie nawiedzać ludzie i będą mnie zapierdalać przy najlepszej okazji. Czekanie po tutaj przejście. Ale tu możemy sobie poczekać. A tu mamy kilka miejsc, gdzie możemy się udać. I tak. I co teraz? No i teraz zaczyna się tak naprawdę sandbox, czyli otwarty świat. Zajebiście. No. Jakie... A Vladimir wrócił z Norwegii? Nie, co ty, cały czas tam jeszcze. Co, Egor rozpatrzyje, pragnie uznania, jakie należy mu się za użycielowi. Aleksiej zaprosił Wendy na swoją imprezę. W kompleksie znajduje się wielu Wendy. No, to wiemy w sumie. Co mam teraz zrobić? Nie mam pojęcia. Pokaż jeszcze te zestawy na chwilę. No wiemy już to! Co to jest? Powtórka, jednak mam powtórkę, dobrze. Zajebiście. Co to jest? Dobra, olbrzymia ilość rezydium ze wszystkich źródeł na bogato. Podwójny skok. Ale to jest już nasycone, czy nie? Jak wygląda nasycenie? Podwójny skok w powietrzu. Klasyczny ruch. Za mało zysk poświęcenia. A ile ja mam rezydium? Gdzie to jest napisane? Halo! jakie gierki dzisiaj? No chciałem zagrać w luźne gierki ze znajomymi, ale nie ma znajomych na razie. Dobra, trochę nie ogarniam tego. Poczekaj, to jest chyba najbardziej słaba broń, co nie? To jest co? Trybunal. Nie wiem, weźmy to, poświęćmy, bo to jakieś gówno jest chyba.
Nie mogę tego poświęcić. Jak się poświęcało? Tutaj zapozna się z poszczególnymi funkcjami swojego wyposażenia. A mogę to poświęcić? Nie wybrano medalionu. Wiem, że nie wybrano, ale przed chwilą pokazywano mi, jak mogę coś poświęcać. Zysk poświęcenia. Czemu nie mogę tego poświęcić? Czemu delayed? Cholera, mi nie działa. Ja pierdzielę, co za gówno. O co chodzi? Czemu nie mogę tego poświęcić? No. No i co, jak... Używaj. A ja chcę to poświęcić. Halo, czemu ja tego poświęcić nie mogę? Co za bezsens. Pomocy. A może jakieś wyglądasz na sycenie? Jak wygląda sycenie? Spytaj znajomych, jak wyjdą z obiadu u babci. Dokładnie. Nie no, ja to zaraz tutaj nie ogarniam nic, co tu się dzieje. Nasyć wyposażenie. A mogę nie nasycać, tylko nie wiem, mogę je opierdzielić? Na przykład? Mogę opierdzielić te gówno? Proszę. Niby miało być... Nie no, nie wierzę. Kurwa, no nie wierzę, no nie ogarniam totalnie, co tu się dzieje trochę, powiem wam. No, trochę taki zagmatwany jestem. Znaczy, taki zagubiony, może to jest ładniejsze określenie. Lekkie takie zagubionko. Chyba tu bardziej, o tak chyba będzie lepiej. Tak mi się wydaje przynajmniej. Może po całej broni nie możesz poświęcić, może. No nic, dobra, to mamy teraz ranek. I cała pętla składa się na cały dzień, to wiemy. I teraz mamy już otwarty świat, że w zasadzie możemy udać się, gdzie chcemy. Dobra, okej, okay. I tu są tak, tu są odkrycia, dokumenty, tropy. Dobra, zobaczmy. Przerwać pętlę. Mamy tropy. Co tu mamy? Stawić czoła Egorowi. Egor spędza wieczory w kompleksie, a Aleksiej imprezuje w tym czasie w Ubdam. Jeśli rzucę wyzwanie założycielowi Anny, to może ujawni jak zabić ich obu. Okej, okay, dobra. Mogę tam zobaczyć, co jest na górze? Halo, jak to się przewija? O, kosmiczna jest to, tak. Wbij się do gry. Jeśli mam w południe wybierać między Charlie'm a Fią, to stawiam na Charlie'ego i obowiązki administratora. Zmuszę go, aby skakować dla mnie ten problem. I on jest południe. Okej. Okay. Załatwić Harriet. Zarówno Harriet, jak i Frank przyjmują gości wyłącznie rankiem. Sprawdźmy, czy autorka poradników samopomocy pomoże mi znaleźć sobie wewnętrzną siłę, aby... Czyli oni są rano. To jest misja dla nas. My tam lecimy. Grupowe sesje, odnowy z psychicznej organizuje Harriet, jak i Frank. Dobra, lecimy do hangaru. Gdzie to jest? Rankiem w hangarze. Dobra, mamy to, hangar. O, to jest tutaj, co nie? Dobra, załatwić Harriet. Harry ma tabliczkę splotu, muszę ją zabić, zdobyć. Dobra, okej, okay, lecimy tam. Eksploruj zatokę. Możesz nie krzyczeć, tak? No teoretycznie mogę, a teoretycznie nie mogę. Taki już jestem. Bladeusz, ten, który jak się drze, to porządnie. Tak nam nie mówią. Nie ma łatwo. Zawsze możesz ciszyć troszeczkę, wiesz? To też taki protip jest. Ale mi się niewygodnie na tym monitorze gra. Właśnie nasyciłem spluwę. Nasycę medaliony albo jakąś tabliczkę. A co mi to mówisz? Bo wiem już, jak nasycać rzeczy. Myślisz, że to pierwszy raz? Wendy rozgryzła po tygodniu. Czemu muszę to znowu robić? To jakoś dotyczy pamięci. To, czego nie możesz sobie przypomnieć, znika. Kurwa! Czemu w ogóle lubisz to miejsce? Bo jest przecież niesamowite! To jedyne niesamowite miejsce w tym gównianym świecie. W końcu to zauważysz. Zauważam siebie o krok bliżej! Przerwania jebanej pętli! Ty zawsze zmieniasz zdanie, Colt. To wtedy zaczyna się prawdziwa zabawa. Masz później czas? Tak sobie myślę, że... Okay. Niewygodnie mi się też gra na tym monitorze. Niewygodnie mi się celuje na tym monitorze. Kto w ogóle wymyśli, że muszę na nim grać? Przynajmniej gra działa płynnie, gra. Jak się oznaczało wrogów? Te się oznaczało wrogów. Czuję się jak, nie wiem, czuję się jakbym jakiś upośledzony był grając na tym monitorze, tak wam powiem. No i grając na głównym monitorze wszystko widziałem, a tutaj jakbym, nie wiem, upośledzony był. Nadszedł pierwszy dzień chaosu. Za chwilę rozpocznę w hangarze numer 2 ceremonię inaugurującą. Z bardzo specjalnym gościem. Posłuchajcie. Kurwa, to jest jakaś broń z tłumikiem? Co ja takiego mam? Nie wiem, ale była bardzo cichutka.
Co nie? Jakby taka była cicha, co nie? Czemu to wygląda jak kod? Nie mam pojęcia, czemu to wygląda jak Call of Duty. Dobra, i to jest jakaś... Dobra, musimy się dostać gdzieś tam. Hangar numer 2, 128 metrów. Kurde, kawał drogi w sumie, jakby nie patrzy. O chuj. Dobra, myślałem, że zaraz się zrąbię. Co my tu mamy? Tu mamy jakąś coś, co można gdzieś będzie pewnie kupować. Dobra, wiecie co? Chyba ostatecznie zacznę grać na cicho, bo... Myślałem, że będę grać na rozpierdol, ale niewygodnie mi się gra na rozpizdziec. Mamy dwóch. Zobaczmy, czy jest na cicho. O, na cicho jest broń jednak. Kurwa, jaka zajebista! Nie wiem, co to jest za cholerę. I czemu ja to miałem w ręce? Ale jest zajebista. Dobra, wchłońmy. Czuję się bardzo dobrze. Przypieprzniczka? Dobra, weźmy to na... Na kolejny slot. To jest ten. Ja nie mam pojęcia, skąd ja tą broń mam, ale jest wyjebana w kosmos. Bardzo budująca napięcie muzyka. Mój stary po harnasiu. Dobra. Dobra, chyba będziemy na cicho jednak robić tę misję, bo jak będę robić je na głośno, to kurde się zes... Ładnie, kurwa, jesteśmy zajebiści. Dobra, tu coś jest. Wyślij do arsenału. Prosty medalion broni. Okej. O, ta gitarzysta! Chyba trzeba to zrobić standardowym numerem. Jak się kopało, tak się kopało. Bym go kopnął w sumie, to byłoby tak śmieszne, jakbym go kopnął. Ale z drugiej strony... No, byłoby śmieszne, ale ludzie mogliby zobaczyć. Chyba wolałem to zrobić w ten sposób. Dobra, hangar jest tam. Zajebiście. Czy to była jakaś mapa w tej grze? Tam widzimy typa, ale to nie będziemy w niej wchodzić, w nią, interakcje. Dobra, poczekajcie, maila jakiegoś taktycznego dostałem, jakieś gówno. Dobra, hangar jest tam, spróbujemy się tam dostać. Jakieś żarcie chyba, poczekajcie. Nie potrzebuję. Nie potrzebuję. Ulipka. A nikogo chyba nie ma. Pomalutku idziemy do hangaru. Pomalutku. O, przycisk. O chuj, co ja zrobiłem? To nie było za mądre chyba. Czemu się nacisnąłem przycisk do drzwi? Ciekawe, czy ktoś otworzy, co nie? Dobra, nikt nie zauważył z jakiegoś dziwnego powodu. Dobra, tu jest hangar. Najbrzydsza świątynia na świecie. Jak się do niego dostać? To jest zbyt bezpośrednio chyba. Tobie płacą bryt? Ja nie dostaję złamanego grosza. Odrodzenie. Odrodzenie. Hej, okej. O chuj, tam był chyba kolega. Tam mógł... Dobra, łatwo. Kurde, misja na cicho, jak się patrzy. Dobra, teren wydaje się czysty. Tam ta stoi. Dobra, spotkanie hangaru w dwójce. Dobra, wejdźmy sobie na razie do jedynki. I zobaczmy, czy tutaj coś się ścięci. No, elo, elo. Prawie mnie zauważył. Najgorzej, że jestem ślepy na tym monitorze trochę. Dobra, weźmy trochę rezyduum. Rzadko. Ekstra
Tutaj musimy się jakoś dostać. Dobra, w okolicy chyba nie ma ludzi w ogóle żadnych, co nie? Tam są. Przydałaby mi się też ta snajperka z tłumikiem, wiecie? Tak mi się wydaje. O, snajperka z tłumikiem zrobiłaby robotę. Dobra, spróbujmy tu podskoczyć. Dobra, posłuchaj, że będą ciekawe rozmowy mieli. Dobra, może jakieś ciekawe informacje? Coś o jakimś chaosie cały czas gadają. Łatwo. Nie mam pojęcia skąd mam tą spluwę, ale jest zajebista. Mogę gdzieś w ogóle sprawdzić, jakie ona ma statystyki, ta spluwa? Totalnie nic nie pamiętam. Nie grałem raptem kilka dni. I totalnie nie pamiętam już. Ten, totalnie nic nie pamiętam. Dobra, gdzieś tutaj musimy się dostać. Przez to, że gram na tym monitorze, to też gram dużo wolniej, bo wynika to z... No, jakby może was znali kod, to byłoby fajnie. Mam już dość amunicji. Pamiętacie, czy tu się jakoś pod jakimś przyciskiem sprawdzało to? Chuj. Dobra. Teren wydaje się czysty. Jeszcze nikt mnie co ciekawe nie zauważył. O chuj, to nie było mądre. Dobra. Tutaj musimy się dostać, jakoś od tyłu się dostaniemy. I podsłuchamy co to, czym w ogóle tam plecią. Głupoty na pewno. Na pewno będzie styk. O, dobra. A jakiś tutaj rytualny ten oddają. Hangar tego gówna. Jakbyśmy tak zrzucili ten przypadek, te gówno. Dobra, myślałem, że to może zadziała. No, widać, że jest ich... A jakbyśmy w to strzelili? Myślałem, że taka interakcja działa. Czyli mamy tam na górze byczków, którzy coś robią. Na dole mamy tych byczków. Dobra, a co to za przejście? Przejście, które mnie naraża życiem. Ja pierdziele, no ja zaraz zginę w taki najgłupszy sposób z możliwych. Co ja robię ze swoim życiem? Żyjemy, dobra. Czyli nie mogę, naprawdę tu wszędzie jest kratka. Czyli co, nie mogę po prostu tu jakoś wejść? O, lipka, no trochę to utrudnia robotę, co nie? Gdyby tak jeszcze wyżej? Ja pierdzielę, no nie wierzę. No nie mam pojęcia, jak tam wejść wyżej. Gdzie tu jest do cholery jakieś wejście? Nie, no tutaj to jest niebezpiecznie. No tu jest wejście, ale jest wejście zabezpieczone jakimś rąbanym kodem, którego oczywiście... O, moment. Tak do ciebie mówię. Trzymaj swoje pieprzone łapska z dala tego kontenera. Ta puszka jest po brzegi wypełniona jostrzejszym wyłuptam towarem. Frank mówi, że każdy, kto spróbuje coś z nią kombinować przed dzisiejszą nocą, przez następne 50 pętli będzie żreć znajdujące się w niej fajerwerki. Dobra, jakieś fajerwery tu są. W zatoce stoi zamknięty kontener. Dobra, w zatoce stoi zamknięty kontener. Czyli jakiś zamknięty kontener jest. Dobra, ja cały czas kminię, jak się... O, cholipka, jak się do środka dostać, co nie? Przydałoby się jakąś zadymkę zrobić, ale no nie znam póki co kodu. I obstawiam, że tutaj no ten kod pewnie mi nie spadnie z nieba. Ej, tędy mogę się dostać przez hangar 1? Okej, jest to jakiś pomysł.
jeszcze jest. Olipka. Tajny agent Bladeusz. Ale było, ale mało brakowało. Moment, ja tu już prawie wszedłem, byłem przecież. Dobra, widocznie tędy trzeba było się dostać od samego początku. A ja tylko to niepotrzebnie umiałem. Tu jeszcze w ogóle są takie rzeczy, wiecie, jak uniki. Nie wiem, czy ja to zastosuję, biorąc pod uwagę, że ja biegam tutaj jak jakiś popierdziel totalny. Nie, nie trzeba. I robię wszystko na cicho na razie. A mówiłem, że będę grać rozpiścem, co nie? I wiecie, co się zmieniło? Zmieniło się, monitor się zmienił. Wiem, że narzekam na ten monitor, ale cały czas nie dochodzi to do mnie. Tu nie było byczka gdzieś? Chyba szedł na dół po prostu. Samą porę na pokaz. Poszukiwacze, witajcie! Oto nadszedł pierwszy dzień. Nie tylko dla pętli. To pierwszy dzień naszej wspólnej podróży. Naszej duchowej podróży. Dobra, posłuchajmy. Jestem gotowy, zrób to! Chcę cię! Dwie ścieżki... Fasu będą go rzucać! Dobra, no dawaj, mocz go! Zginął w fasie. Dobra, wiadomo. Dobra, czyli teraz tak, jesteśmy do jej kwatery Harriet. No bo myślę, że są zablokowane i pewnie... Co takie było? Pewnie ten kontener. O, Holipko, on tu chyba idzie. Trochę mi się to nie podoba, bo trochę nie mam na niego planu. A chcę to nadal zrobić na cicho, wiecie o co chodzi. Dobra, przyczajmy się tutaj. Łatwo się ich zdejmuje, no jak nie są zbyt inteligentni. Większość też nie zwraca w ogóle uwagi na pozostałych, co nie? Niedobrze. Sprawdź, co oddycha.
Czeka! Co? Amador był i tak nie mam dzisiaj ochoty na medytowanie. Moglibyśmy na drugą stronę podskoczyć. Właśnie widzę zdrajcę! O nie, chyba mnie zauważyli. Zamę tutaj mamy! Dobra, kiedyś musiał być ten moment. No i chuj. Tyle było. O chuj, to zaraz jebnie. Da. Dobra, lecimy z tym ostrym. O kurwa, to nie jest najlepsza broń. No zaraz zginę. O. Nie ma nic. Mogę dostać się korzystać ze schowka. Kod dostępu. Oj, nawet poznaliśmy kod dostępu przynajmniej. Dobra, chyba będę strzelał headshoty. Czy oni tutaj uruchomili coś, że się poziom gazu podniósł? O chuj. Dobra! Cicho. Dobra, coś tutaj fajnego odblokowałem. Dobra, wciągnijmy na początku rezydium. Dobra, łatwo z nią. Kurwa, i to jest jak dużo tego rezydium. I tutaj mamy... O kurwa, ile rzeczy tu mamy. Ja cię kręcę. I co to, jakiś splot? Zajebiście, naciśnij tabliczkę splotu. Jo, co to jest? Naciśnij tabliczkę splotu. Splotu, splotu. Splot łączy osoby, to co stanie się w jednej, dotknie pozostałych. Naciśnij, aby wystrzelić pociski, które połączy wrogów objętych ich jednym wybuchem. Okej, dobra. Splot. Tabliczki splotu łączy ciało. Dobra, to jest pokazówka, że to... A, czyli jeśli zabijesz jedną osobę, to zginie pewnie druga. Zobaczmy. Ta, dwie naraz. Fajne. Dobra. Splot. Splot. Zajebiście. Jak to się, kurczę, uruchamia? Dobra, czy będziemy mogli wyeliminować dzięki temu? I jeszcze coś takiego znalazłem. Czyli czterofuntówka. Pouwalnia obok toksycznego gazu. Ua. Uuu, fajne. Takie misterne, głośne. Ale misterne. Dobra, zaraz to wypróbujemy na jakimś biedaku. Dobra, i chyba jeśli chodzi o te miejsce, no ja wiem, jeszcze to możemy zbadać. Nie bądź zachłanny, Colt. Dobra, co to mamy? O, prosty medalion broni. Jakiś komputer, zobaczmy. Tymczasowy, co to? O, kogo my tu mamy? Apa kum 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 kum. Elo, elo! 15 miesięcy, jaki piękny wynik! Apa kum kum kum, GG! Dzień dobry wszystkim, Colt postanowił przerwać pętlę. Dlaczego miałby zrobić coś tak powalonego? To niezamierzony wpływ anomalii na jego stan. Powód nie ma znaczenia, on zagraża nam wszystkim. Ale pieprz się Juliana, kto zrobi jeszcze wam ochrony? A, dobra. To chyba już były. Dobra, przeczytajmy to, ale szczerze mówiąc mi się totalnie nie chce tego czytać. Kurde, jak to by dziwnie. To też przeczytajmy. Nie wiem, czy coś tu nowego jest, więc przeczytajmy wszystko. O, mamy coś. Juliana powiedziała poza zamiznaniem, że chcesz przerwać pętlę. A, czy widzicie. Czyli krótko mówiąc, i to jest poszlaka? Mogę dostać się do hangaru, korzystając ze skowka hangarze. Dobra, mam jeden kod. Ua, ua! Traf wrogów, aby ich oznaczyć. Dzięki temu już się nie ukryją. Mhm, czyli chyba to chodzi o to, że jak trafię, to są oznaczeni. Ale to nie jest takie super w sumie. Ten kołczan? Nie wiem, czy to jest takie super, ten kołczan. Taki trochę lamusiarski, co nie? No i dobra, piękne. Dobra, zaraz to wypróbujemy. Tą naszą nową broń, którą tu mamy w ręce. Tutaj chyba. Tylko wiecie co? Ja sobie życie wezmę trochę. Gdzieś tu chyba żyćko było, a powiem wam, że przez te wygłupy trochę życia zmarnowałem. To jest ten, ta umiejętność jest do... Dobra.
Tylko że jest głośny cholernie. Chyba wolę naszą broń. Możemy teraz za pomocą magii łączyć umysły biedakom. No dobra, no i co? Co nam to dało? Za to stoi. Dobra, mogę dostać się do hangaru, która nikt nie prosi o całe lotnictwo. Zacznę pisać poradniki. Dobra, i co teraz? Dobra, i mamy to. Załatwić Harrię. Dobra, wszystko w porządku, kończone. Mamy tak, stawić czoło Egorowi. Egor spędza wieczory w kompleksie, a Alexiel imprezuje w tym czasie Abdam. Jeśli mam w południe wybierać między Charią i Fią, to stawiam na Charlie'ego, czyli na tych dwóch mogę się dostać. I tutaj jeszcze jest co wieczór Frank. Aha, Frank co wieczór odpala pokaz. Wszystkie wybuchowe szczegóły powinny być w jego utofifikanym klubie. Na szczęście żadne zabieszczenie są 100% skuteczne. To też jest na rano. To też jest na rano. Dobra, to chyba tutaj wychodzimy już z tej lokacji, jak mi się wydaje, wiecie? Tak, chyba będziemy wychodzić z tej lokacji. No, dobra, to z tej lokacji już spadamy z tej lokacji. Fajnie, fajnie, ale wiecie, no... Nie można się tak wiecznie bawić. Jak tu się wychodzi tylko? Tędy? Trochę wysoko. No, tak, to wysoko. Wysoko. Dobra. O, tam jest życie, to sobie szybko jeszcze zregeneruję, je. Dobra, żeby być trochę zregenerowanym. I idziemy dalej.